Siema, siema, jestem Ryan Triple, to jest kolejny odcinek naszej serii, oczywiście podwórko kolonisty i dzisiaj witam was z widzami na czacie, więc siemanko widzowie, witam również was na YouTubie i zapraszam na Twitcha jednocześnie. Ponadto pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, bo to też tam ten kanał rozwija w jakiś sposób, no i też naszą serię też rozwija, bo im większe chęci, tym więcej się po prostu chce robić, nie? Słuchajcie, dzisiaj roboty co niemiara, bo mamy 3 pola do pierdzielenia. Mam nadzieję, że to się uda. Zanim jak pójdziemy, oczywiście to trzeba nakarmić jeszcze krówki, więc ja to sobie od razu będę leciał do pracy, bo sporo mamy tego do roboty. Tak to wszystko wygląda, tak się prezentuje. Ogólnie to co? Jajkiem się trochę zepsuły, ale mamy teraz tyle jajek. Jak chodzi tutaj o szklarnię, to już mamy paprykę. Właśnie teraz ona wskoczyła w ogóle, więc fajnie. Mamy już paprykę. Mogę w sumie teraz przełączyć nawet przy was tutaj opcję na to, żeby mi się teraz tworzyła cebula. To włączymy sobie, a to wyłączymy. No, więc teraz się stworzy cebula i z takimi trzema zestawami po prostu pojedziemy sobie gdzieś tam na targ, nie? Więc fajnie palecie, będzie fajnie, zobaczymy też kasy, jest to zbierze. A potem oczywiście będziemy ukierunkowywać tak konkretnie na jeden rodzaj, nie? Dobra, do pracy, bo dzisiaj dużo roboty. To jak widzicie, stoi sobie klasik. Lekko go tam schowałem, mu dupę w cieniu, niech stoi i nikt nie przeszkadza za bardzo. Tu jest header, bo oczywiście do koszenia mamy pole zaraz przy gospie. Jest chwileczkę też tam dalej poletko. No i tam jeszcze kolejny jest ugór, tam niedaleko. Także trochę tych się zbierało. A włączę sobie od razu kuziki. Niech będzie. Słuchajcie, bierzemy od razu się za kiszonkę. Bo kiszonkę trzeba dać krówkom. Teraz. Bo tam całkiem brakuje. Damy sobie tak myślę z dwie belki jakieś. Żeby tam im troszeczkę. Okej, okay, umilić dzień. Papryka ładna, no spoko jest. Ładna, ładna, w tym roku wyszła papryczka. Czy w tym roku? To jest pierwszy rok tej papryki, no ale ładna wyszła, nie? Dobra, już tam widzę ryczą krówki, już spokojnie jedziemy, nie? Dzięki też, mam tutaj taki jakiś modzik albo coś, że dzięki właśnie temu, że daję im kiszonkę, to one są bardziej szczęśliwe, jeśli się mnożą po prostu. Więc też fajnie to jest, oczywiście, ogarnięte. Dobra. Jeszcze jedną zwrócimy sobie, niech mają. I tam chyba 3000 litrów z tego co pamiętam. Więc jak 6 damy, to będzie fajnie. A właśnie, mamy też 5200 na koncie. Wiecie co, ja teraz sobie też spłacę kredyt. Mam przy was, tutaj na telefonie. Więc wchodzimy sobie. Spłata, zostaną jeszcze 20 koła. To oczywiście spłacamy czas kombajn. Bo jeszcze kombajn nie został spłacony. Spłaciłem wcześniej piątkę, teraz piątkę. Więc jeszcze 4 raty mi zostały za kredyt. A mleko póki co bardzo fajnie idzie. Sprzedaje się nawet nieźle, więc zawsze jakaś tam kasa wpada, nie? Dodatkowa. Tylko wiadomo, trzeba dbać o te... krówki, co nie? Ale ciężko się to... O kurde, ciężko to się wjeżdża. Dobra. To już sobie tutaj złapiemy. O, nie to. Dobra. Trzeba pociąć tą folię całą, żeby nie było problemu. 3000 litrów, no i fajnie było. I chyba tyle starczy. Od razu odjadę sobie Władkiem pod garaż, odstawimy sobie obciążnik, bo dzisiaj być może będzie taka sytuacja, że będzie mi brakować trochę przyczep. Dlatego wolałbym sobie mieć jakby to w pogotowiu wszystko. Okej. Okay. A odstawimy to sobie widły, żeby nikogo nie pokłuć, nie? Dobra. Ciekawe, czy słodka papryka? No chyba jakaś słodka, nie? Ja, to jest papryka słodka akurat. O, czekajcie, bo trzeba opuścić, tak? Bo to jest na... Aha, nie to, nie o to. A dobra, nie będzie tak. Odczepi mi całego tura. Oczywiście on się znowu zbugował. No tak, oczywiście, że się zbugował. Panie Kasztan, jak to pan ogląda? Proszę tego tura poprawić, bo on w ziemię wchodzi, nie? Nie wiem dlaczego tak jest. Ale ogólnie młodzi klala, nie? Dobra, Władek i sobie tutaj stoi. Na środku, nie będę nim ruszał. Lecimy, lecimy z koszeniem. 3 pola dzisiaj do ogarnięcia. Dosyć malutkie, więc starczy powinno pójść w miarę szybko. I chyba sobie pojedziemy najpierw. Nie wiem, czy tutaj będziemy kościć przy domku, czy lecimy gdzieś dalej. Nie wiem, a może przy domku pokosimy sobie. Ta papryka będzie dobra na paprykarz? Myślę, że jak dobrze zaprawisz, to tak. Dlaczego się w ogóle robi paprykarz albo same papryki? Bo tam przecież nie jest tylko papryka, nie? Jest tam jakieś tam mięso jeszcze, coś takiego? Co on dokładnie się dodaje do tego jeszcze? Okej. Okay. Kable jeszcze podepnę. Dobra, i cofamy sobie. Ryba? A, ryby też się daje, okej. Okay. I co, źle podjechałem trochę. To nie chce się wrąbać w beczkę swoją.
na tego, o, na drogę sobie cofnę po prostu. Kurczaki latają malutkie, kurczę, po tym podwórku, trzeba jakoś się niedługo ogarnąć, bo straszny tutaj szum robią. Tam szczepkę sobie, więc sobie tędy wjedziemy chyba, nie? Otwarte mam, otwarte, no dobra, spoko. Tam tylko też przysypam po prostu pszenicę, znaczy jęczmień przysypam do silosu, a tutaj no, nawet kombajn nie czyściłem w sumie. Pójdzie jaka taka mieszanka czy coś tam. Okej, okay. Fajnie poszło. Jeszcze chłopak zielony w ogóle, masakra, nie? Tam ciągle budowa trwa. Nie wiem, kiedy oni to skończą. A coś się chyba nie śpieszą za bardzo. Tak. Tak, Gozo. Bo tak pisze, że tak patrzę na tego jetraka i fajna sprawa. No, trzeba zakupić. I to takie spoko. Na pewno na takie właśnie grania z pierwszej osoby to jest zarąbiste, nie? Więc jest, kurde, kozaczko. Kozaczko. Kozacko. Także spoko. Ogólnie to możesz sobie kliknąć teraz, wpisać na czacie wykrzyknik Irtrak i ci wyskoczy link odpowiedni do tego wszystkiego, nie? Co tam trzeba zrobić, żeby go zakupić. Tam też jest filmik mój nagrany z instrukcją do całego Irtraka, więc myślę... O, trochę tam jaka zrobiłem na mięzy. Więc myślę, warto sobie się zapoznać po prostu, nie? Okej. Okay. Skład paprykarza, cebula, marchew, pietruszka i woda. Aha. Czyli tak bardziej to działa. Okej, okay, dzięki za info. Odkosimy sobie też tutaj. O, dobra, jakoś się wdrapałem na tą górę. Wiem, że wdrapałem przy drugiej stronie, ale tak już tak koszę. Nie wiedzieć czemu. W tę stronę. Dobra. I fajnie. No mówię, dzisiaj mam w planach naprawdę dzisiaj całe ten... te trzy poletka pierdyknąć, oby się udało. Mam jakieś 7 odcinka, więc nie jest źle. A tu myślę, że naprawdę pójdzie sprawnie. Header jest duży. Dużo pojemności jest kombajnie. No ogólnie jakoś taki kombajn bardzo na wyrost, nie? Więc fajnie. Będziemy sobie teraz kościć w tą stronę, nie? Trochę za szybko jadę chyba, nie? Taki 7 byłoby lepiej. O. Spoczko. Fajnie. Właśnie przeglądam stronkę, także wszystko wiem i czekam na wypłaty. Tylko, a okej, okay, to spoko. No. Właśnie, przekazy, skoro mowa o Irtraku. Przypomnę również dla widzów kanału, jeżeli chcecie mieć takie właśnie fajne, taką kamerę, macie w link w opisie i z kodem Riot macie dwie dyszki taniej ogólnie, w sensie macie cashback 20 zł, które wraca wam po 2 tygodniach na konto, które tam musicie też podać, całą informację macie też w filmiku na tej stronce, więc polecam tam się zapoznać. No i to jest spoko opcja, na przykład dla was, dla tych takich prawdziwych gamerów z krwi i kości, którzy lubią taki realny gameplay i powiedzieć sobie tak, właśnie bardziej realistycznie, trochę się tak mniej realistycznie teraz zagram. Bo ja tam wiecie jaki jestem, jak chodzi o realistyczne granie. Ej, mega to jest ciasno, kurczę, nie? No, więc to będzie dla was spoko. Dla subskrybentów kanału Twitch tutaj macie nawet cashback troszeczkę większy, bo jest on aż 30 zł. Więc myślę, że warto. Jak ktoś tak i tak ma suba, to zakupi sobie Irtraka właśnie w takiej fajnej cenie promocyjnej. I się może cieszyć po prostu takimi dniami, nie? Całe instrukcje i wszystko jest na kanale, więc można sobie zajrzeć, zobaczyć, nie? Który to odcinek? To jest odcinek 22, proszę ciebie, pokanek. A który teraz odcinek jest na YouTubie? Przypomnijcie mi, bo już w sumie nie pamiętam za bardzo. Ej, chyba nie będzie tak źle z tym, widzę, że jeszcze... To jest całkiem nieźle. W sensie chodzi o litraż. Mało tego, leci pomimo, że na zielono, nie? Muszę chyba jednak większe pole kupić, bo tutaj takie poletka są to dwa żniwa, dwa dni po żniwach, nie? Na YouTube jest odcinek 15, tak? A, no to jest 7 odcinków do przodu w takim razie, bo to jest właśnie 22, nie? Nagrywany. W 21 byśmy kupowali sobie właśnie tego klasa z osady tam. Kto był to na streamingu to widział. Był też w sumie to dzięki nawet wam. Byliśmy na osadzie, nie? Bo tak mówicie, że po prostu myślałem, że po prostu kupić, a mówicie, dawaj jedź na osadę, nie? Kupię na osadzie. Ja mówię, dobra, to jedziemy na osadę. I ja mam pół zbiornika jeszcze tego. Hopie. Ja nawet się nie będę tutaj rozpinał za bardzo z tego headeru, tylko teraz jedziemy na kolejne pole, nie? Pociśniemy sobie tam na ten dawny ugór, co był. Tam jest malutki kawałeczek, więc pójdzie w miarę spoko, a potem tam na koniec się walniemy na ten. Na koniec tam pojedziemy sobie. Okej, okay, wyłączyć mogę już ten header. No, kombajn całą mucarnię. 3,5 tony w zbiorniku. No tak o. Słabo powiedziałbym dosyć, ale takie malutkie pole w sumie, więc nie ma też tutaj to za bardzo wybrzydać.
Tonie jest oczywiście gier puchla, gdzie tam gramy z Krzysiem oczywiście na multiplayer. No to tam mamy 16 pół hektara, nie? Na połowie. Więc tam jest nieźle. Nawet już mi chwast lekko odbija na siernisku, bo to było określone miesiąc temu, a ze sobą nie zbierałem za bardzo. Czy mam z wami zagrać? Gram na razie single player, więc nie bardzo. Okej. Okay. No i dobra. Się wpierdzielamy. Od razu opuszczam header. Złap mi tutaj to? Złap elegancko. Ciekawe, jak to będzie z plonem, bo to jest dosłownie pierwszy raz na tym polu. Nikt wcześniej nie kosiłem. To jest świeżutkie poletko. Zakupione niedawno, więc jestem tam właściwie. Myślę, że teraz trzeba jakieś tak pole kupić, nie? I nawet nie wiem, czy nie pójść w jakiś kredyt może z polem, bo to może naprawdę byłby dobry pomysł, żeby pójść bardziej w obszarnictwo. No widzicie, już nie, jakby nie z czym robić, nie? Tam siątką orka jakoś tam pójdzie jeszcze, nie? Czy coś. Ale jeszcze ja wiem, czy orka siątką? Za chwilę i tak będziemy mieli nową maszynę. A jako to jeszcze wam nie zdradzę. Ale będzie coś to będzie fajnego, nie? Więc Władek pójdzie na sel, niestety. Ale kupię z innego z turem, nie? Więc też się nie martwcie. Będzie coś z turem, coś dużego. Takiego 80-konnego, więc już tam kto tam się może domyślać, to może już wiedzieć, co chodzi. Ale tak, to już niedługo będę wam pokazywał z autą. No, kupno tego ciągnika, nie? Masz pomysł, gdzie przyczepić i traka, bo mam nierówne sławki i niestety nie da się. Sorki. To właśnie na odcinku tłumaczyłem, że to można przyczepić go do tego miejsca, gdzie masz słuchawki tutaj, nie? Tam, co ci łączy dwie sławki, prawą i lewą. Ten tam, taki jak nazywam go pałąk, nie? Więc tam też można przyczepić ładnie i też pasuje, nie? Lekko jest pod kątem, ale to nie zmienia nic właściwie w tym. O kurde. Nie zmienia to właściwie nic w użytkowaniu, nie? Więc tam też można. Dofinansowanie nowego rolnika? No właśnie myślałem o tym dofinansowaniu. Ile takiego dofinansowania się bierze ogólnie? Na start serii, to bym kupił jakieś pole, nie? Czy z dofinansowania co można kupić? Nie, dofinansowania tylko można kupić chyba... nowy ciągnik, tak? O, czekajcie, kamera mi się zepsuła. Dobra, jestem. Okej. 200 tysięcy teraz za młodego rolnika? O kurde. Powiem wam, rozpieszczają nas. Wiecie co? Ja myślę, że to możemy spokojnie teraz włączyć sobie kombajn. Pójść po Władka, co nie? I tu po prostu przejść Władziem. Czekajcie, jeszcze otworzę sobie jeszcze rurę. Przyjechać po prostu Władkiem, no bo tak, bo więcej nie zabierzemy tam. A tam ta przyczepa i tak pójdziemy sobie tędy, przez płot. Koło tego. Bo więcej zabierzemy teraz na tego pola, które jest większe, nie? Po słonecznikach sąsiada, jakoś rządkiem pójdę. O. Ale powiem wam też, że teraz tak farming wygląda ładnie, nie? Trochę tego oświetlenia się dało, shaderki do podrasowania. Tam giełka taka fajna i te chmury, to naprawdę wygląda nieźle, nie? Aż tak, przyjemniej ten farming wygląda. Co tam, maluchy? Dobra, ale obornikiem napierdzieliło. Ile tego w ogóle jest? 50 ton. Ja teraz tylko nawożę obornikiem, nie? Koniec jest. Dobra. Dofinansowanie jest na 3 lata, a ile maszyn i ile kasy dostajesz, to nie wiem. Okej, okay, no mówię, że 200 tysięcy, więc to jest sporo. 200 tysięcy, nawet tak na jakieś pole. Ja myślałem, że nie wiem, jakieś sobie... Ze setkę to byłby max, jaką mógłby wziąć, nie? No ale właśnie, można kupić za to dofinansowanie w takim razie pole? Czy nie można kupować? Bo to chciałem tak trochę, jak już mam brać realnie, to bym wziął realnie ten, nie? Realnie wziął dofinansowanie. No trochę mam tego, ziarna, to może wysypiemy sobie do kur. Bo się mi trochę zostało. Czekaj, sobie cofniemy. To troszkę. No chyba idealnie... O! Chyba przejechałem kurczaka. Pisklaka. Małego, bo coś piszczy zaczął. A jak go przejechał, to już nie piszczał raczej, nie? Dobra, pochłonęli to wszystko. Dzierżawa może jakaś? Ty właśnie, jak ten mod na dzierżawy w sumie działa? Macie ten mod na dzierżawy, czy nie macie?
że się Władek wypierdzieli pod tą górę. 200 kawralu to nie jest dużo, nowy ciągnik kosztuje około 300. Ja wiem, Robik, że ile teraz jest 200 tysięcy, nie? Ale chodzi mi o tą serię. Wiesz, bo jak z takiego słonego dziada przejść na 200 tysięcy, to jakiś będzie duży progres, nie? Na pewno to jest trochę więcej pola. Ale tak, to wiem, wiem. Wiem jak to jest. Mot na dzierżawa działa dobrze. Ale to w sumie ci co? Ten mot na dzierżawa to jest fajna sprawa, bo tak naprawdę moglibyśmy znaleźć jakieś pole, gdzie jest dobre pH i tylko azot po prostu sobie rzucić i byśmy mieli też co sezon inne pole, szat, nie? To jest fajna sprawa. Więc może sobie nawet ten. Może taki modzik się na dzierżawę zaimplementujemy tutaj. W sumie nigdy tego nie korzystałem, a tak naprawdę może być fajna rzecz, nie? Tak na wiosnę wziąć jakąś dzierżawę, a potem... wiecie, oddać, nie? Po zbiorach, czy coś. O, tu nie wiem, czy dam radę po tym słomie przyjechać. Ojej, ojej, jakoś tu poszło. Dobra, daj na luzik. Sypiemy, nie? Będzie sypał, czy nie będzie sypał? Przyjechałem tam. O. Tam będzie cała przepka, to jak nic, bo to jest 3 tony HP na przepę? Jakoś tak. Więc fajnie. Musi siać przez 3 lata, co daje najwięcej punktów. Po tych 3 latach te maszyny przechodzą na ciebie. A to jest taki modzik? Jest taki modzik, naprawdę? Że tak to działa? Przez 3 lata i potem przechodzi pole na mnie? Co ty gadasz? Czy ja coś pomyliłem po prostu? Może muszę czym innym po prostu, ja źle zrozumiałem cię. Bardziej wątpię, że ten mod tak działał. Oj, to trochę tak krzywo, ale trudno. Ja to sobie jakoś sprosuję. No i też prosujemy wszystko w kostki, dalej. Chociaż tam wiedziałem, że są mi nie brakuje. Więc raczej myślę, że można byłoby się pokusić co innego. W sensie o co innego, jak chodzi o... O jakąś sprzedaż sprzed tych kostek, czy coś, nie? Jak zwykle, oczywiście samochód jedzie. A dobra, nic sobie pojedzie. Dobra, zdążymy jakoś przed nim? Zdążymy. Dzięki, dzięki. 17 minut odcineczka jest, kurczę. Możliwe, że dzisiaj nawet się wyrobimy z tym polem. Jestem na pewno, ale chciałem jeszcze skończyć tamto pole. A widzę, że jakoś zaczęło na niego trochę lepiej sypać. Byśmy zebrali cały zbiornik, to byśmy się jeszcze na tamtym polu wysypali, nie? Albo stawilibyśmy 60 na drodze, tam się wysypali, pojechali po prostu sobie dalej, nie? A, dofinansowanie, okej, okay. Po prostu tak w realu mówicie. Okej, okay, okej, okay. No, znaczy ja bardziej pytam tak o ten modzik na dzierżawie, jak on działa. Czy po prostu macie jakby taki easing na pole, tak? Na farm, tylko jakiś tam konkretny. Musiał to sprawdzić, nie? Trochę szybko się koszę, wiem, że może tak mało realistycznie, jak kiedy dycha na godzinę, ale chciałem się po prostu wyrobić, żeby już nie kosić tego po 100 razy, bo jak mówię, poletek już mam i tak w sumie końcóweczka, tam 470 zostało. Chciałem się całe żniwo pierdzielić, mam z baniaka to po prostu, nie? Aha, słonecznik. No tak, bo tam chyba ten... miałby taki sens w sumie, nie? Jakoś słonecznik cały najwięcej. O, 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 zabierzemy to naraz? Ty, pato. Pa, co się dzieje? Aż wyjdę z tego. No dobra, jednak nie. Krzywa taka zostaje. No i tu już ładniejsza jest ta przylica, nie? Taka bardziej wyblakła, ale jednak muszę trochę na tym posiedzieć, żeby to bardziej rozjaśnić. Bo nie pasuje totalnie, nie? Te kolorki do tego. A, jakiś tam się ogarnie to. Field Lease jest na Mod Hub. Tak, 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 to wiem, no. O tym wiem, że jest na Mod Hubie. Drugi odcinek będzie? Wiesz co? Odcinek trwa 19 minut. 19,5 minutki, nie? A tamto pole tylko nam zostało jeszcze. Nawet może nie wiem, czy... Ty, w sumie to nawet nie wiem, czy to pole nagrywać na odcinku. A, nagramy sobie. Nie jest na Mod Hubie ten modzik? Nie, no jest na Mod Hubie chyba. Ja wiedziałem, że coś tam chyba było na Mod Hubie. Wydaje mi się, że jest. Dobra. Rurę wystawioną? Musimy się schować ją. Dobra, jedziemy na tamto pole od razu, nie? Ty albo biskuit, wiecie co? Chyba nawet nie będę tego kosił dalej. Tylko zakończę odcinek, bo tam jeszcze chciałem wysypać trochę. Więc jeszcze zjedziemy Władkiem na gospo.
A ja sobie tym kombajnem na razie stanę. The public discussion, tak, dokładnie. Pojedziemy sobie po prostu na pole, staniemy. Ja pójdę po Władka i tak powiedzmy, że zrobię sobie przerwę, by dawał od tego koszenia. Co nie? No i potem wiadomo. Będziemy ten. Będziemy sobie kończyć, nie? Jakoś. Ładnie rycz, nie? Spoko jest. Sobie staniemy. Cieniu trochę. Musimy zjeżdżę do spola już całkiem. Dobra, żeby też mi służyć, to sobie tak po prostu weźmiemy. Dobra, Władek 3 tony ma narąbane, to lecimy, nie? Okej. Trójka zabita. Wolne. I tak dzisiaj wysoko siedzi w tym Władku, że muszę chyba tak siadać, nie? Muszę bardziej rozsiąść. Kierunek nawet nie wbijany, bo nie wybijany, bo i tak to skręcamy. Fajnie. Jakoś myślałem, że nad tym stawikiem trochę pomyśleć i zrobić może jakiś dojazd czy coś. Chodzi o mapkę, że moglibyście stąd brać wodę, bo w sumie stąd wodę można brać, tylko że... Tak, agrobik, no nagrywam teraz odcineczek właśnie. Tak po prostu Olaf, Blendera sam się uczyłem. Znaczy nie do końca, bo też tam sobie jakiś ten, ogarniałem jakieś kursy z tego, z YouTube'a i nie tylko, więc tam wiesz. Coś tam po trochu robiłem, nie? Cześć Fiko, witam. Okej. Okay. Zjedziemy sobie na gospo. Może tam tutaj trójką, to jest fajna droga. No, tekstury bym poprawił sobie na trochę w tej mapie. Znaczy w mapie. Na pikach. Wo. Bym kuraka nie przyjechał, bo byłoby trochę lipa. Czy on TikTok dzisiaj? Myślę, że to się może być. No, bo ostatnio nie sprawdzaliśmy wszystkich, więc można by zrobić TikToki. Dobra, ja od razu nie ma co tutaj. A, chciałem sobie wcofać, tam 60 stoi. Dobra, to słuchajcie, nie będę wam tak zabierał czasu. Zanim ją przystawię. Wysypiemy to następnym razem, nie? Albo nie. Nie da mi to spokoju. Wyjazd. Tak, za chwilę 60 będzie ruszana. Okej. Okay. Dobra, wejdziemy sobie tutaj, bo tak za chwilę będziemy jechać przez 60 tam zbierać wszystko. Właśnie, nie wiem czy ludzkie wiecie, ale jest taka krótka funkcja tutaj w tym silosie. Możecie sobie te cegłówki podnosić jakby co, nie? nie wiem czy to widzieliście kiedyś, ale jest to taka fajna opcja. Bo mam wrażenie, że wiele osób o tym nie wie. A spoko to jest rzecz, nie? Dobra, nie. Gasimy sobie Władka, no sobie odpalimy Władka, był zgaszony. I tam zaraz sobie wyjedziemy. O, ten demko, to ja mogę cofać. Dobra, nie mogę tak cofać. Ja tak zwykle wolnie jak będzie przyczepki. Dobra, niechaj będzie tam. I wysypujemy. Okej, okay. Dobra, to tu się mi wysypuje. A ja z wami blisko będę kończył odcinek. Dzięki, żeście byli. Mam nadzieję, że wam oczywiście się odcinek spodobał. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. I wpadajcie na Twitcha, bo tam najwięcej się oczywiście dzieje. Może wam jeszcze pokazać, jak to wygląda, wysypywanie. O, proszę bardzo. Jak się już tak ciemno, nie? O, masz, jeszcze gorzej. Dobra. No to nic, dzięki za uwagę. Trzymajcie się oczywiście do kolejnych. No i cześć, pozdrawiam, pa pa. O, jak się dalej zamknęło nawet.